10 najgłupszych trendów ubiegłego roku. Dziś chcę poinformować, że do obiegu weszły trzy nowe kanały. Real History Channel oraz Fox News, dwa anglojęzyczne kanały oraz Nie Zmyślam, czyli Popkultura w pigułce. I razem z kolegami z owych produkcji utworzyliśmy listę bardzo słabych trendów ubiegłego roku. Zapewne więcej o tym usłyszycie na wcześniej wspomnianych kanałach, także zapraszam. A teraz zaczynamy. Dziesięć memy, czyli kultowe obrazki z tekstem, które bywają naprawdę zabawne, a niektóre żenujące. I to te drugie trafiają na miejsce dziesiąte. Popatrzcie, ludzie są tak oryginalni, że można utworzyć memiczny kalendarz. Coś ktoś wymyślił, a później przez cały miesiąc tłuką ludzie to samo. No szkoda. 9. Dziury w spodniach. Na modzie się nie znam ani trochę, absolutnie nic, a nic, ale rokowa stylistyka była mi zawsze bardzo bliska, a w jej kanon wpisywały się wszelkie brudne akcenty, w tym dziury w spodniach. Kupowało się jakieś tanie dżinsy, darło się je i było coś super. W ogóle takie przerabianie ciuchu wywodzi się z kultury pan Kroka z lat 80. Taka ciekawostka. Po co kupować spodnie za 30 zł i je drzeć? Lepiej kupić już podarte za 300 zł. Na dupie sobie zróbcie tę dziurę. Nie będziecie musiały ściągać spodni wiadomo kiedy. A nie, wait? Czemu obrażam model? Niech za mnie przemówi w tej kwestii Marcin Różalski. Bo, no bo. No co jest modne? No chuj z jajami jest modne. wytatuj się chuj, chuj z jajami na plecach. I wiecie co? Gdyby faktycznie to było modne, to by ludzie to robili. Osiem. Madkowanie. Brianek, Jessica, mój synuś, córeczka i tak dalej. Mam wrażenie, że to nie narodziło się ostatnio, ale trwa już jakiś czas. Ale teraz się szczególnie nasiliło. Wiecie co mam na myśli? Te głupie rury, których spłodzenie dziecka na dyskotece wypierdzi szewie dolny pod radomiem, to największy sukces życiowy, a później przez 13 lat chwalenie się tym na Facebooku. Wow! 7. Fani Linkin Park. Zmarł Chester Bennington, wokalista Linkin Park. Uwielbiam jego i uwielbiam jego piosenki, tylko te prawdziwe. Ten Linkin Park, który zdobywał sceny świata. Meteora. Jeśli uważasz się za fana, a nie wiesz, o czym mówię. To ten punkt jest o Tobie. W momencie, w którym Chester zmarł, nagle każdy stał się ogromnym fanem zespołu, będąc święcie przekonanym, że Heavy to arcydzieło muzyki. Podoba Ci się, absolutnie nie mam nic do Ciebie. Pamiętaj tylko o korzeniach, a niektórzy nawet nie wiedzą, że takie były. Sześć paski na szyję, a nie czarny pas w robieniu loda. Element, który był kojarzony albo z bardzo perwersyjną stylistyką, na przykład rockową, albo z filmami porno. Teraz dzieci w wieku 12 lat zakładają to i chodzą normalnie po ulicach. Mi to absolutnie nie przeszkadza, nawet fajnie wygląda. Absolutnie nie mam co do tego wątpliwości. Tyle, że jak widzę dziewczynkę tak ubraną na co dzień, nie na koncercie albo w jakimś klimatycznym miejscu, tylko kurde, w galerii handlowej to tracę szacunek i myślę w jeden sposób. 5. Dabowanie. Co to jest i o co chodzi? Ktoś tak zrobił i nagle wszyscy tak robią. Znowu na myśl przychodzi mi słowo Różala. No ale co zrobić? Nikomu nic nie zabraniam. Wolny kraj. 4. Kabaretki. Pewien bardzo subtelny element, który swego czasu był zarezerwowany albo dla pewnych cięższych, mrocznych klimatów. Albo dla tancerek w klubach. Nie powiem, wyglądało to efektownie i ma gdzieś duszę. No ale jak widzę piętnastolatkę, która wychodzi w czymś takim do warzywniaka kupić ziemniaki, to czuję się jakbym żył w Sin City. I to w tej dzielnicy prostytutek. Nie, żebym narzekał, to nie moja sprawa, to nie ja robię z siebie dziw. To dobry moment o taki mały apel. Są rzeczy, które wyglądają zajebiście, ale używajcie ich z umiarem. Podchodźcie z dystansem do trendu, wtedy będziecie ogólnie szanowani. A jak tej granicy nie będziecie mieć, to będziecie biegać po ulicy w łochatych klapkach, które wyglądają jakby kapciuszki pani Jadzi pleśnią zarosły. 3 EBB EBB, Gucci Ona chce ona chce ona Czyli pseudo-raperzy. Niedawno nie spodobało wam się jak skomentowałem Multiego. Okej, okay, absolutnie szanuję wasze zdanie i muszę się wytłumaczyć. Reprezentuje on styl, który jest teraz w modzie i każdy z Was, jakby zaczął tak wyglądać i grać taką muzykę, pewnie by odniósł sukces. Jesteśmy aktualnie po prostu pod wpływem fali takiej muzyki i przez to trochę brak tej oryginalności. 2. Brwi. Kobieta powinna się kojarzyć z subtelnością i delikatnością. Jak więc to zrobić? Najlepiej zrobić sobie wielkie, krzaczaste brwi. Czekam aż kobiety na ulicach będą wyglądać tak. No super. Jeden fidget spinner. Trend absolutnie nieszkodliwy, ale chyba nadto rozgłoszony. Od taka sobie zabawka. A niech się ludzie bawią. No ale serio? Szatan? W tym kółeczku? Że niby są tu trzy szóstki? A co to by było, gdyby był odwrócony krzyż? Uuu, to już byłaby katastrofa, a nie? Święty Piotr zmarł na odwróconym krzyżu. A ten już jest symbolem papieża. No nie, papież jest satanistyczny. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!